Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nałożył 80 tysięcy złotych kary na spółkę Inforadio, nadawcę Radia Tok FM. Świrski stwierdził, że rozgłośnia w audycji, w której porównano książkę profesora Wojciecha Roszkowskiego do podręcznika dla Hitlerjugend, poniżyła i naruszyła godność ofiar II wojny światowej, w tym Żydów. Ja przypomnę, że Piotr Maślak w rozmowie o podręczniku Historia i teraźniejszość autorstwa profesora Roszkowskiego powiedział: czyta się to jak podręcznik, przepraszam za to porównanie, dla Hitlerjugend. Chwilami, nie wszędzie, stwierdził. Jak oceniasz tę decyzję Krajowej Rady? Trudno jest mi ją ocenić, dlatego że przez moje 11 lat pracy w Radiu Tok FM nie otrzymaliśmy żadnej kary. I fakt, że otrzymaliśmy ją właśnie teraz, kiedy rozpoczął się nasz proces rekoncesyjny. Przypominam, Radio Tok FM jest stacją, która działa na podstawie koncesji udzielonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ona jest przyznawana na 10 lat. 3 listopada kończy się okres obecnej koncesji. I dziwnym sposobem właśnie w tej chwili nagle Tok FM otrzymuje pierwszą karę w ciągu obowiązywania tej koncesji za rzecz, z którą się dość fundamentalnie nie zgadzam. To znaczy, ten argument, którego użyłaś, to jest w ogóle nowy argument, który pojawił się dopiero w decyzji wydanej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ wcześniej w wielomiesięcznej korespondencji, która trwała od czerwca zeszłego roku. Na temat tego samego programu. Mowa była wyłącznie na temat, znaczy pojawiały się rozmaite argumenty, ale akurat te, które zacytowałaś, się nie pojawiały. To znaczy, owszem, artykuł, czy był użyty argument o tym, że jest to mowa nienawiści. Natomiast pamiętajmy, że Piotr Maślak, wypowiadając te słowa, odnosił się do mowy nienawiści zawartej we fragmentach podręcznika, które były wtedy, te fragmenty, które były wtedy opublikowane. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.